I fascynujące jest to, że kupując nowy laptop, komputer, pierwszym naszym odruchową czynnością jest to, że sprawdzamy, czy znajduje się na nim antywirus. Jeżeli go nie ma, automatycznie go ściągamy. Jest to jeden z pierwszych programów, jakie instalujemy na naszym komputerze. Ze smartfonami tak nie jest. Nie mamy jednak tej świadomości. Myślimy, że aplikacje, które ściągamy od autoryzowanych partnerów, są bezpieczne same z siebie, a niestety tak nie jest. Dokładnie. Pan redaktor pokazał bardzo fajny proces właśnie, który już w społeczeństwie zadziałał i zaistniał. Że mamy taką świadomość, że komputer jest zagrożony, więc pierwszą rzeczą jest ściągnięcie antywirusa. Nie podłączamy się do internetu bez antywirusa, bo wiemy, że nam się mogą ściągnąć konie trojańskie, wirusy, być może jakieś oprogramowanie śledzące, szpiegujące. Na właśnie czymże innym jest telefon, czy smartfon i tablet, niż komputerem właśnie. To prawda, jest w innej obudowie, nieco inaczej wygląda, ale de facto urządzenie to posiada procesor, pamięć, różne magistrale, system operacyjny i wykonujemy na nim właściwie bardzo podobne czynności, jeżeli nie te same nawet, bo w dzisiejszych czasach, tak jak już rozmawialiśmy, to wszystko zaczyna sprowadzać się do tego samego, a nawet przenosimy większość rzeczy na te urządzenia mobilne, to jest komputer, który również należałoby zabezpieczyć. I są również na smartfony, na urządzenia mobilne takie oprogramowanie, które możemy również ściągnąć, nawet może darmowe? Jest i darmowe, jest i płatne. A które jest lepsze? No, tutaj jest ciężko jest dyskutować. No, można zastanowić się, jak jest tworzone to darmowe, a jak jest tworzone to płatne i porównać ich skuteczność, że tak powiem, w ogniu działania. Więc dobrze byłoby prześledzić testy. Ja tutaj nie będę próbował reklamować jakiejś konkretnej firmy, natomiast na pewno prześledziłbym testy robione przez czy to czasopisma komputerowe, czy ekspertów, bo oni rzetelnie pokazują plusy i minusy. Zazwyczaj jest tak, że każde z tych oprogramowań ma plusy i minusy. Ale dobrze byłoby, żeby właśnie też poczytał najpierw też te testy, żeby dobrał sobie taką aplikację, która nie będzie go denerwować. No bo oczywiście może być tak, dobrze, mam dzień, tak jak zawsze są postanowienia noworoczne. Mam dzień bohatera, będę chodził na siłownię, nie będę jadł, nie będę pił dużo piwa. No po tygodniu niestety te postanowienia gdzieś tam odchodzą. Tu tak samo, że instaluję tą aplikację, a nie podoba mi się ta aplikacja, brzydka jest, coś mi przeszkadza. Jest dużo reklam. Jest dużo reklam, dokładnie. Więc tu trzeba też mieć pewną samozaparcie i od razu może nie trafimy na idealną, bo to jest troszkę świeże dla nas. Wiemy już, jakie są programy antywirusowe, bo używamy ich od lat i wiemy, który lubimy, którego nie lubimy. Tu musimy chwilkę też potestować, poeksperymentować, żeby dobrać odpowiedni sobie. No i przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy pewnych ryzykownych zachowań unikali. Czyli jeżeli używamy aplikacji i włączamy w nich zapamiętywanie haseł do naszych portali społecznych, do kont mailowych, do banku, to może zastanówmy się, że to nie jest dobry pomysł. Bo wyobraźmy sobie, jak ktoś nam wyrwie ten telefon, to ma dostęp do tego od razu. Albo wpisze ten PIN, albo zobaczy ten nasz super skomplikowany wzór w kształcie literki L, bo to ładny kształt jest, albo kwadratu, czy zygzaka. A prywatność w sieci to fikcja? Prywatność to jest bardzo ciekawy temat i tu również wypadałoby zobaczyć, jak my postrzegamy tę prywatność. I czy my czasem dostrzegamy w niej wartość, czy też nie, bo wydaje się, że duży poziom ekshibicjonizmu można zauważyć obecnie wśród użytkowników i nawet w sądzie słyszeliśmy informację, że właściwie ja nie mam żadnych informacji, tylko konto mailowe. A tam jeden z respondentów bardzo fajnie podsumował, a w sumie obecnie wszystko mamy w koncie mailowym. No i teraz taka jest pętla. Czym jest prywatność w dzisiejszych czasach? Czy to jest luksus, na który mogą sobie pozwolić nieliczni? Czy to jest cecha, czy pożądana jakaś taka wartość, która nie do końca jest uświadomiona, czy ludzie chcą prywatności, czy tak naprawdę nie chcą, albo na jakich polach chcą tą prywatność, czy w sypialni chcą, a w telefonie już nie, prawda? Gdzie się ta granica zaciera, bo myślę, że tu jest zmiana społeczna dosyć mocna. Mamy doskonały przykład z wyborami w Stanach, gdzie Hillary Clinton przegrała między innymi przez maila. No więc właśnie, tak, jest totalna zmiana, tak samo wypowiedzi nasze na Facebooku, na Twitterze, to wszystko rzutuje na nasze życie zawodowe. Musimy budować naszą cybernetyczną tożsamość i musimy uważać, jeżeli zabieramy gdzieś radykalne stanowisko, to musimy się spodziewać, że ktoś to stanowisko znajdzie i użyje jego. Jeżeli jesteśmy stuprocentowo pewni, że to, co sobie robimy w naszym czasie prywatnym, może być upublicznione, to proszę bardzo, upubliczniajmy to, ale miejmy świadomość, że to może mieć konsekwencje również w świecie firmowym czy w świecie zawodowym.
W Państwa raporcie znalazło się takie zdanie, cytuję, respondenci chcieliby bardziej zabezpieczać się przed kradzieżą telefonu, ale z drugiej strony nie chcą, aby zabezpieczenia dotyczyło wszystkich. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że możemy używać telefonu w modelu rodzinnym. Mamy telefon, ma mama czy tata i chcemy, żeby dzieciaki również korzystały z tego telefonu. Albo proszę sobie wyobrazić sytuację, że doszło do wypadku samochodowego, pan leży nieprzytomny, żona leży nieprzytomna, jest telefon, trzeba wezwać albo pomoc, albo poinformować kogoś. No i teraz osoba trzecia, postronna, no nie wejdzie do tego telefonu, bo jest zabezpieczony. No i oczywiście tu od razu spieszę z odpowiedzią na to pytanie, że mamy coś takiego jak in case of emergency, tak? Czyli ICE tak zwane i spokojnie jest taka strefa, czy taką aplikację można zainstalować, czy jest taka strefa na przykład w iPhone'ach, gdzie tam można wpisać numery, które są dostępne bez konieczności odblokowywania telefonu. I to jest znakomite rozwiązanie, które również gorąco polecam. Nie dość, że bardzo może pomóc, to jest również bezpieczne, bo to my sami określamy, do którego numeru można zadzwonić, prawda? I to może być najbliższa nam osoba albo ktoś, kto nam może pomóc. Znowu w modelu rodzinnym, gdzie chcemy, żeby było kilku użytkowników na telefonie, też nie ma problemu. Należy po prostu wprowadzić kilka person, które są upoważnione, czyli będzie kilka biometrii, które mogą być logowane, czy haseł, tak, oczywiście, czy innych kluczy, które mogą być w tym telefonie akceptowalne. Być może trzeba wybrać wtedy personę i hasło, albo być może system ma porównywać do trzech od razu użytkowników czy czterech. Rozwiązanie technologiczne jest jak najbardziej możliwe, dostępne. Należałoby tylko wyjść naprzeciw użytkownikom i umożliwić im zastosowanie. Plus kontrola rodzicielska. Tak, no to tak. Przestraszmy teraz naszych widzów, żeby przekonać to ich do Pana argumentów. Jakie ekstremalne skutki mogą wiązać się z tym, że ktoś nam ukradnie smartfona? Proponuję skupić się na pieniądzach, bo pieniądze to jest chyba coś, na czym każdemu z nas w jakimś stopniu przynajmniej zależy. No i proszę sobie wyobrazić bardzo prostą sytuację. Osoba niepowołana dostaje dostęp do naszego telefonu, w którym mamy odblokowane swój portal społecznościowy czy swojego maila. No i teraz ta osoba może dokonać nadużycia wynikającego z tego, że inne osoby nie zdążą zostać poinformowane, albo nie wszystkie nie zdążą zostać poinformowane, że nagle straciliśmy to. I poprosi nas o przekazanie jakichś środków pieniężnych, ponieważ jesteśmy akurat w Tunezji i zgubiliśmy paszport i okradli nas i prosi o przelanie 20 zł czy tam 50 na konto. To bardzo częste w dzisiejszych czasach nadużycie. No i te osoby z zaufanego profilu, no bo dostają od nas na Facebooku, czy maila, na Gmailu, czy na jakimś innym portalu, dostają od zaufanej osoby taką prośbę. Jest to informacja, która wydaje się być rzetelna. Nie jest to też duża kwota. To jest nasz przyjaciel. No, odruchem jest to, że chcemy pomóc. Nie może rozmawiać, bo ma uszkodzony telefon, dostał się do komputera w zaprzyjaźnionym hotelu. No można bardzo prosto skonstruować bajkę i przesyłamy te pieniądze. To jest scenariusz bardzo prosty, nie wymaga łamania żadnych haseł. Proszę zwrócić na to uwagę. Scenariusz bardziej skomplikowany. Sytuacja, w której mamy dostęp do konta bankowego, mamy zdefiniowane przelewy. Dana osoba może, jeżeli mamy potwierdzenie przelewów SMS-em na telefon, a właśnie telefon mamy w ręce, bo go ukradliśmy, no to definiuje nowy przelew, wpisuje kwotę, dostajemy telefon, SMS, kod, wpisujemy, przelew się dokonuje. Tak? Pamiętajmy, że drugi system zabezpieczeń, który obecnie w dzisiejszych czasach stosujemy, to są SMS-y, hasła jednorazowe na SMS-a, na telefony. A właśnie telefon straciliśmy. Czyli ta osoba ma nie dość, że dostęp, to ma jeszcze drugi w ręku narzędzie. Dostanie kod autoryzacyjny. Na ten telefon, który ukradła. Oczywiście pojawia się tam temat tych PIN-ów, czy ten PIN się uda złamać, czy nie. No, wiemy, że PIN to nie jest zbyt poważny sposób zabezpieczenia. Można bardzo łatwo go złamać, można go podpatrzeć. Zachęcam również do zapoznania się z naszymi badaniami dotyczącymi właśnie łamania PIN-ów, haseł związanych z interfejsami dotykowymi, czyli domofony, kody do drzwi, bankomaty, terminale płatnicze. My wykorzystując kamery termowizyjne pokazaliśmy, że właściwie każdy z tych PIN-ów jest do odzyskania bezinwazyjny sposób, bardzo prosto i wtedy dostajemy kod, mamy urządzenie, mamy wszystkie potrzebne dane. Także apeluję do widzów, żeby jednak zwrócili uwagę na to, że bezpieczeństwo smartfona, tabletu w dzisiejszych czasach to jest bezpieczeństwo ich własnych pieniędzy, ich własnych tożsamości elektronicznych i tego, co jest najważniejsze tak naprawdę, czyli też powiedziałbym,
prywatności. Chronimy naszą prywatność, nie dajmy wszystkim wchodzić w każdą sferę naszego cybernetycznego i nie tylko życia. To niech będzie to nasza puenta na koniec tego odcinka. Wojciech Wodo, Katedra Informatyki Politechnika Wrocławska, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku programu Rzeczywiście. Jeżeli są jakieś tematy, którymi powinniśmy się zająć, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.